Grecja. No, udało mi się wejść tutaj na taką małą górkę, aby zerknąć, co tutaj ma do zaproponowania Grecja. Proszę Państwa, bardzo dużo, bardzo dużo. Popatrzcie sami, co za plaże, co za widoki. I to teraz, w styczniu, proszę Państwa, naprawdę ta woda aż się prosi, aby do niej wskoczyć. Jest dzisiaj gdzieś koło 20 stopni, w słońcu na pewno więcej. Tutaj z tej górki widać, no, fajne widoczki. Idziemy, zobaczcie, z jednej strony plaże, z drugiej strony plaże. Tutaj również cudowna plaża. No, Grecja, proszę Państwa, to nie jest tandecja. To jest naprawdę kraj, w którym można spędzać spokojnie czas. Jest tutaj dużo fantastycznych miejsc. Aż się prosi, by tam pojechać dalej. Zobaczę, może pojadę tam. Nie mam planów jakichś skoordynowanych, proszę Państwa, jestem wolnym człowiekiem. I jadę tam, gdzie mi mój siódmy zmysł mówi, że może być ładnie. No, najczęściej jest tak, no bo gdzie jest brzydko? No, tam jest brzydko, gdzie jest brzydka pogoda, gdzie, proszę Państwa, jest śnieg, zamieć, ciemno, chłodno, głodno. Tutaj jest ciepło, jest fajnie i tanio. Nie ma co narzekać. Tak, jestem w Grecji, ale mam wrażenie, jakbym był ciągle w Albanii. Proszę Państwa, podobne rzeczy, kozy, wszędzie kozy na górkach, ale widoki trochę inne. No co tu mówić, trochę inne. Każda jakaś taka linia brzegowa jest trochę inna. Teraz tu zobaczymy. Tu widzimy, że jakieś plantacje muszli, proszę Państwa, są. No, ładnie, ładnie jest tutaj. Woda musi być czysta, bo nie widać tu żadnych miast ani żadnej cywilizacji większej. Fabryk, nic tutaj nie ma. Natomiast jest piękna plaża. Proszę Państwa, jest piękna plaża. Są wyspy. Widzę tam stateczek jakiś. Może by jakoś się na ten stateczek dostać i popływać tu trochę w koło. To byłby dobry plan przy takiej pogodzie. Trzeba będzie tego pana tam zawołać. Ostra jazda w Grecji. Jedziemy. Samochodów brak, ludzi brak. Tu jeszcze, proszę Państwa, jest spokojnie. Tu jeszcze jest ładnie, naturalnie. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć samemu, jakie tutaj widoki, jakie plaże. I brak ludzi. I samochodów. Powietrze krystaliczno czyste, podobnie jak i woda. Teraz tu zrobimy przystanek, zobaczymy, co to jest za zagroda. Robi mi krótki taki stop, aby zobaczyć, czy tu również, proszę Państwa, jakieś ładne plaże i górki, wysepki, skałki. I rzeczywiście, proszę Państwa, gdzie by tutaj się nie stanęło, gdzie byśmy obojętnie, gdzie nie zrobię przystanek, proszę Państwa,
jest fantastycznie, co tu dużo mówić. Może dla tych, którzy tutaj mieszkają, jest to coś normalnego, ale dla ludzi z tak zwanej cywilizowanej Europy Środkowej, gdzie zimno, gdzie, proszę Państwa, wiatr, a na plaży tylko piasek i kupę ludzi, to tutaj, proszę Państwa, można powiedzieć, że to jest paradise. To jest niebo. To jest raj. Ciągle jesteśmy w pięknej Grecji, proszę Państwa. To widać, to słychać i czuć. To jest Grecja, proszę Państwa. Ten kraj jeszcze nie jest aż taki bardzo zachodnioeuropejski. Przynajmniej tutaj u brzegów Albanii, proszę Państwa. Tutaj w tych przybrzeżnych rejonach Albanii Grecja jest podobna jak Albania, proszę samemu ocenić. Opla. Proszę Państwa, jestem w Grecji, no i nie sposób się oprzeć. Jestem w miejscu, w którym rosną ogromne ilości, proszę Państwa, mandarynek. Zaraz będę konsumował troszkę, bo to czas na jakiś mały posiłek. Proszę zobaczyć, ile tutaj tego jest. No, tak naprawdę nie wiem, gdzie jestem, ale proszę Państwa, zanosi się, że będzie piękny zachód słońca tutaj do oglądania. Jestem ciągle jeszcze w Grecji, proszę Państwa, ciągle Grecja, ciągle piękne widoki na morze i ładne górki. Zaraz tu zbadam, co w tej tutaj kopalni odkrywkowej było kopane.